reforma edukacji. Ty jako mama, powiedz mi, jak ty się ustosunkowujesz do tych zmian, które próbują zostać teraz wprowadzone? Fajnie, nie fajnie? Masz swój pomysł na to? O podstawówce, tak? Tak, zlikwidowane gimnazja i... wiesz co, ja byłam ten jeden z pierwszych roczników eksperymentalny i ja przeszłam gimnazjum i dla mnie, jeżeli mówię tylko o moim subiektywnym odczuciu, nie było to do końca dobre z racji tego, że dopiero zapoznałam się ze wszystkimi kolegami, koleżankami z klasy przez 3 lata i to trwało tak krótko, że zaraz musiałam iść do liceum, które też trwało 3 lata. To dla tak młodych ludzi, gdzie buzują hormony, zaczyna się bunt nastoletni, to chyba wydaje mi się było za dużo zmian. Wiesz co, nie orientuję się do końca, jak oni szybko zaczęli wprowadzać te zmiany. Szczerze, przez ostatnie 2 lata coś innego mi zajmowało czas. Niewątpliwie. Tak, ale jeżeli jest to wprowadzane z głową powoli, no to jest, ja jestem jakby za. Tylko nie wiem, jak to się odbije na tych gimnazjalistach. Odbije się tak, że na pewno wszyscy muszą zdać, bo nie zostawią nikogo, bo nie będzie gimnazjów.